Cześć, witajcie tutaj Inigowy Dziadzia, ponownie paczka od widza i ponownie od Krzysia. Już do mnie wysyłał paczkę, nie wiem Krzysiu, Krzysztofie, jak ja ci się odwdzięczę za to, to sobie zachowam, to lubię. Jak będę wysyłał, to sobie będę tym oklejał też. Nie wiem, jak ja się odwdzięczę, słuchaj, no kolejna paczka i to tak zapakowana, tak naładowana, czuć, że jest ciężka. No coś pięknego. To wycinam, jak będę wysyłał paczuszki, też będę zaznaczał góra. Taki ze mnie przebiegły lis. No dobra, co, klasyka, no przecież nie będziemy się tu wygłupiać. Okej, zobaczymy co tym razem. O, za głośno muza, bo mnie drażni. Okej, trochę lepiej. Terer, a kosza nie wziąłem. Trudno. Będzie wszystko na glebę. Standardowo się nie przygotowałem, jak to ja. O, dobrze, dzisiaj odbierają. U mnie, kurczę, śmieci. Folia i papier, więc idealnie. Otwieramy. Cyk, cyk. Widzę na dzień dobry mikrofibry. Bome belki. No właśnie, Krzysiek. Siema, mistrzu. Bez przesady. Miałem ci wysłać Elite Detailer Paint Cleaner, ale pomyślałem, że podeślę coś więcej, żebyś się nie nudził. No i świetnie. Fibry atomizery, jak rozwaliłeś Autolanda. Zawsze się przydadzą. Prać też w czymś trzeba po trzech, po rzetelnych testach. I takie tam jeszcze. Podrzucam też testery, kto by lepiej ogarnął testy past. No proszę, no dziękuję bardzo. Świetnie. Dzięki, Krzysiek. No rzeczywiście, mikrofibra jedna, druga i na karbonik. Ojej, ile tego jest. Ojej. PNC Gloss, coś tam, kurczę. Hydro, Room Spray and Shine. Do czego to będzie? Double, coś tam, kurczę, Black. No dobra, będziemy badać teren. Quick Wax, coś tam, kurczę, Quick Detailer. Zobaczymy zapach. Cała butla. Fenomenalnie pachnie. Zapach. Kiedyś były takie gumy do rzucia, kurczę, nie pamiętam, jak one się nazywały. Takie żółte, paseczki. No, bomba. Rewelacja, ale zapach. Kurde, zapach już mnie kupił. Super. Już mam mokre rękawice. Znowu i znowu PNC. Beatmaker, no to test będzie, bo u mnie dzisiaj jest... Jest? Ósmy? Tak, 8 lipca, słuchaj. A ten, a film będzie za 2 tygodnie. A film dokładnie zaraz. 8, 9, 10, 17 lipca. No kurde. No tak, bezpłciowy zapach. No dobra, no. No grubo pojechałeś, dziękuję ci bardzo. Kurde, no jak ja się odwdzięczę? No zobacz, no przecież to jest drogi towar. Drogi towar, naprawdę. Krzysiek, kurczę, no przegiąłeś trochę. No i jest. To, co chciałeś mi wysłać, a dostałem tego dużo więcej. No właśnie. No i tu opis, w tym czysty cleaner do lakieru, bez dodatku rozpuszczalników oraz środków ściernych, bezpieczny dla lakieru. Spryskaj na chłodną powierzchnię, wypracuj do sucha mikrofibrą i to jest już taki cleaner. Może być ciekawie, może być ciekawie. Tu Polytop, jakieś testerki, ultra, a pasty, a z tego nie miałem, a przymierzałem się, zajebiście, fajnie, o tak. To sobie przerzucę w jakieś buteleczki. Rewelacja. Tutaj fajna sprawa. Znaczy tamto też fajna sprawa. Wszystko fajna sprawa. Kurde. No i pędzelki. Co my to mamy? Szósteczka. Firma. Pokazywać mi tutaj jakiś pędzel pierścieniowy. I to już. I jakaś ulica rzemieślnicza. Baranowo. Jakaś firma Keam, nie wiem, chyba dobrze przeczytałem, albo i źle. Zaraz zobaczymy, co z tymi pędzlami. Pierwsze uczucie, sztywne.
na maksa. Bardzo sztywny. Bardzo sztywny pędzel. Włos sprawia takiego, taki sztuczny. No zobaczymy. No. Na dzień dobry, jak dla mnie szału nie ma. A to mizery. O, buteleczki, a to mizery. Kurczę, co ja z tym będę robił? Dobra, świetnie. Znowu mikrofibry. A tu co mamy? Echo 2. No mam tego Echo 2, naprawdę. Leży u mnie i nigdy nie mam czasu na niego. No. Nigdy nie mam czasu na niego. Kolejny. Koch PW też. Leży u mnie go grubo. Dziękuję. Będę rozdawał. Go Go Insect. Znamy temat. Rewelacja. Tester od Shiny'ego to jest co? Black to Black Polymer Tire. Bardzo fajny dressing. Zajebisty. Naprawdę fajny. Black Hole. No tutaj jest grubsza sprawa. Wiadomo. Rewelacja. Ale sprawdzimy oczywiście. Użyję. Też będzie. Zrobimy teścik. Miareczka. Bardzo ładnie. No czegoś takiego nie mam. Bardzo fajna sprawa. Przyda się na pewno. Good stuff. Will Alka. Chyba mam. Albo nie mam. Wiem, że z Gustafa coś ostatnio testowałem. Mogę nie mieć. Autograf. Jakiś tourmaline. Jakiś kurczę natural. A, szampon. No, szampon to muszę powąchać. Kurde. Wąchamy. Szampon to wąchamy. O ile się uda powąchać, poczekaj. Ale zapakował. Nieźle. O, udało się szarpnąć. O, ładnie. Nie było szansy, żeby tu się cokolwiek wylało. Ja pierniczę, ale zapakowane. Szamponiki to lubimy. I to bardzo. I niuchamy. Super zapach migdałów? Tak. Marcepan migdał. No i świetnie. Świetnie. Wszystko pięknie opisane. Kurczę, co za gość. Washington Rubber. No. Łopony. I dwa produkty, które są zajebiste. Od Washingtona, tak. Już kiedyś gdzieś mówiłem, jeżeli chodzi o fibry, mistrz polski, jeżeli chodzi o polskiego producenta, naprawdę mistrz. I opony, również mistrz. No, super. I tu Washington, to. A, FX Interior Cleaner. No właśnie, chyba na dniach skończyłem właśnie testy. Film już zmontowałem, ale super, okej, dzięki. Zaraz pomocham, czy to jest rzeczywiście to, co myślę. Zaraz zniuchniemy. Chwilunie. Interior cleaner. A nie, to ja miałem chyba interior detailer? Kurde. Już nie pamiętam. Ja się już, słuchajcie, gubię z tym wszystkim. Jest tego tyle. Jest tyle produktów, że człowiek nie jest w stanie to ogarnąć, kurczę. Najlepiej to się złapać jednej firmy sprawdzonej, której nie ma. No to jest właśnie to, że każda firma ma coś fajnego, ma coś kiepskiego, ma coś średniego. No ale to jest właśnie w tym wszystkim fajne. Każdy znajdzie coś dla siebie, kurczę. Ależ, no, jeżeli chodzi o pakowanie, to mistrzostwo. Słuchaj, no tu jest tak zapakowane, że nie ma szans, żeby się cokolwiek wylało. Buteleczki też fajne. Kurczę, że ci się chciało tak pakować, no naprawdę dzięki. Nie miałem. To był chyba interior detailer, co miałem, co testowałem, więc fantastyczna sprawa. Delikatnie lecimy dalej. Tu coś jeszcze, tu coś nam się chowa, co my tu mamy? Ach, Klintech, który teraz już nie jest Klintechem. To jest fenomen polskich firm, kurczę. Mamy Klintecha, nie mamy Klintecha. Teraz mamy Klintecha pod inną nazwą i ma wszystkie produkty o niebo lepsze. Prawdopodobnie jeszcze nie postawili na Eko, z tego co mi wiadomo. Dobrze, no. Zobaczymy, kto następny pójdzie w tę stronę. To widać, że Klintech co do siebie ma jakieś plany. Czy to się
Uda czy nie uda? Oczywiście życzę im jak najlepiej, żeby się udało. Ło! Tak, to jest ten zawodnik. O kurwa, kwasior. Kurczę, chciałem powiedzieć. Nienawidzę tego produktu. Po prostu nienawidzę. Jest najgorszy, kurczę, cleaner, jeżeli chodzi o pracę do kwaśny, oczywiście. Kwas do felku, jaki używałem. Tragedia. No dobra, słuchaj, no. Krzysiu, dziękuję ci bardzo. No jest tego naprawdę dużo. Nawet torebka z Ikei. Kurde. Jak to wszystko garnąć? Nie wiem, kiedy się filmy pojawią, nie mam pojęcia. Tak naprawdę mam coraz mniej czasu. Teraz doszły jeszcze dodatkowo treningi, tenis stołowy. Nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu, ale powolutku będę starał się coś ogarniać. Naprawdę poważni zawodnicy tutaj, żeby nie było, same można powiedzieć takie rodzynki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia...